Siema, siema. Dziś poniedziałek, a to dobry dzień na zrobienie głodówki, ale jest dopiero godzina 10 i żeby powiedzieć, że to się uda, to jest zdecydowanie za wcześnie. Jesteśmy tutaj już trzeci raz, spędziliśmy tu już prawie rok czasu naszego życia łącznie, więc co nieco wiemy, gdzie jeść, co jeść, gdzie, co, jak robić, więc podzielimy się tutaj na blogu mmajerski.pl takimi wartościowymi wiadomościami. Dzisiaj przy niedzieli, no to zamówiliśmy sobie taki ala, no prawie że rosół, tylko ryżówka. Prawie że rosół, bo z kurczaka, zupa z kurczaka, no to tak jak rosół. Mają zakaz dzisiaj pływania, ze względów bezpieczeństwa oczywiście. Prawdopodobnie jest zburzone morze i po prostu wszystko jest wstrzymane. U mnie standardowo klapeczki z koszuleczką już zostawiane na piasku i startuję swoją trasą, czyli od samej północnej części plaży Patong Beach do końca plaży, czyli na samo południe i z powrotem, czyli około 8000 kroków, jakieś 6 km, może coś koło tego. Dziewczyna zaraz wystartuje z balonem do góry. Tylko na razie jeszcze przechodzi ostatnie instrukcje obsługi, co ma zrobić, kiedy, co ma zrobić. Pan tam jej tłumaczy, ale czy ja bym się z nimi dogadał, on jakoś tak to dziwnie tłumaczył. Ja niewiele zrozumiałem z tego, co słyszałem, no ale spoko. Dzisiaj specjalnie nie wziąłem czapki, z tego względu, że ostatnimi dniami było bardzo mało słońca i potrzebuję trochę świeżego słońca przyjąć. Trochę witaminy D, tak więc łapię słońca ile się da dzisiaj, troszkę może się opalę. Jestem już z powrotem przy swoich rzeczach, chciałem tylko zrobić malutki update i powiedzieć jeszcze raz o tej długości tej plaży. Plaża ma około 3 km długości, cała plaża, niecałe jakieś 5,5 i około 6000 kroków robi się przez plażę. 6000 kroków, około 5,5 km, tak już bardziej szczegółowo. Potrzebny czas, żeby ją przejść całą tam i z powrotem. Dobra godzinka. Ja teraz udaję się troszeczkę tam za te skały, które są z tej strony, o tam, żeby uchronić się troszeczkę od wiatru i postaram się nagrać mały update odnośnie kryptowalut na drugi kanał Kryptoakademię. Chcę to zrobić tylko dlatego, że rok temu, równiutki rok temu, zacząłem pewny eksperyment i przez ostatnie jakieś 2-3 miesiące go w ogóle nie aktualizuję i fajnie nagrać po roku taką konkretną aktualizację tego, co się dzieje, więc zapraszam na kanał Kryptoakademia. Jeśli oczywiście interesują Cię kryptowaluty i chęć ich zakupu, do czego ja oczywiście nie namawiam, ale pokazać, co ja robię, zawsze mogę. Wow, jesteśmy trzeci raz w Tajlandii i dopiero teraz pierwszy raz dzisiaj zakupię takie normalne, zwykłe jajka, które po prostu będziemy jeść na śniadanie. Nigdy wcześniej ich nie kupowaliśmy, bo po prostu no zawsze je zamawialiśmy, no ale z drugiej strony, jak mam płacić 15 baht za jajko, które nie wiem, czy w 100% jest świeże, a tutaj mam to samo jajko za 5 batów, czyli 3 razy taniej. Wtedy gotuję i smażę, kiedy chcę, jem wtedy, kiedy chcę, a na dodatek jest to 3 razy tańsze, więc może to będzie lepsza decyzja. A z drugiej strony ciekaw jestem, czy są na tym kanale takie osoby, które znają mnie tak dobrze i wiedzą o tym, że kiedyś byłem naprawdę bardzo dobrym sprzedawcą jajek i handlowałem między innymi jajkami. Jak tak, to dajcie znać w komentarzach, że pamiętacie mnie z tej strony również. Przyszedłem jeszcze tutaj po parówki dla Emi, takie o, po 45 batów. Możecie tak nie stukać tymi łyżkami tyle, bo co niektórzy są tutaj jeszcze na głodówce. No i zostałem sam na głodówce, niestety. Dzisiaj poniedziałek, co niektórzy się wykruszyli. Ja nie miałam mieć głodówki. Ktoś chowa głowę i się nie chce tutaj przyznać i pokazać. Niestety, zostałem sam z głodówką, ale czuję się dzisiaj wyjątkowo dobrze. Czuję się wyjątkowo dobrze psychicznie, w brzuchu i wszędzie. Więc na razie zostaję w swoim postanowieniu, że wytrwam ten jeden dzień głodówki. Bo kurczę, później jak Dorka nie dzisiaj, to wiesz, że następny czas to będzie u nie wiadomo kiedy. Bo są święta, bo jest Sylwester, później przylatują na miesiąc znajomi, później coś tam, coś tam. I następna głodówka to będzie najszybciej w lutym, oj w lutym. Zależy jak się do tego nastawisz, sobie już w głowie masz wymówki, że następna będzie w lutym, to tak będzie. Trzymam za ciebie kciuki, żebyś miała szybciej. Ale ja tylko zjadłam warzywa i dwa jajka. Mama zamówiła kanapkę z tuńczykiem, a przywieźli jej sałatkę z tuńczykiem. Serio? To? A czemu kanapka? Dla kogo kanapka? Dla ciebie miała być kanapka? Dla Emki miała być kanapka na kolację, a zamówiłam tuna sandwich, a przyszło tuna salad. Nie no, ja wytrzymam dzisiaj, nie ma co. No pięknie wygląda ta tuna salad. Zjadłbym ją, pachnie tak, że tu jeszcze jakiś sosik. Pamiętajcie, że jak jesteście na głodówce, to
nasz węch, wasz węch, mój węch, wszystkie węchy są tak wyostrzone, że po prostu czuć z kilometra jedzenie. Ale czy nie pytać, o który jest za to? Bo ja nie poddałam się rano. Która jest? Poddałam 16. 16. I od wczorajszej kolacji minęło 21 godzin. No niezły if. No ja też. Niezły intermittent fasting. Ty jadłaś rano śniadanko. Ja rano nic nie jadłam. To jest rano śniadanko. No. Kłamczuch. Nic. Ale dzisiaj naprawdę nic nie jadłem. Powiem tak, dzisiaj tyle spraw na głowie, tyle rzeczy do ogarnięcia, że nawet nie mam czasu myśleć o głodówce i tylko chyba i wyłącznie dlatego uda mi się ją przeprowadzić. Po prostu w ogóle nie myślę o jedzeniu, nie mam totalnie dzisiaj na to czasu. Dorka, jak myślisz, czy ciężka praca podczas głodówki to dobry sposób na to, żeby po prostu się udało ją zrobić? Myślę, że to jedyny. Naprawdę, jakbyście chcieli kiedyś zrobić głodówkę i raz wam nie wyszło, drugi raz wam nie wyszło, to pamiętajcie, żeby zrobić ją w poniedziałek, tak jak dzisiaj, a później wziąć sobie na głowę tyle spraw do załatwienia, że na pewno się uda zrobić głodówkę. Albo jeszcze mam jeden sposób. Jaki? Przespać cały dzień. O! Wszyscy gotowi do wyjścia z domu, ale niestety musimy jeszcze chwilę poczekać, żeby film dodał się na kanał YouTube. Patrzcie, co mam, lunetę. Mam lunetę? No właśnie. Widać cię przez nią. Napisałam tutaj swoje imię, serduszka, gwiazdki. Takie rzeczy. Udało mi się włożyć rolkę do rolki. A. Bo to są dwie o takim samym rozmiarze. To fachura. A ja jeszcze tylko raz chciałem nawiązać do głodówki. To chciałem tylko powiedzieć, że tą głodówkę znoszę naprawdę dużo, dużo, dużo lepiej niż ostatnią. Ostatnio nie mogłem się skupić na żadnej pracy, nie mogłem nic zrobić, cały czas myślałem o jedzeniu, źle się czułem, zły byłem i w ogóle. No i to po części właśnie spowodowało, że no nie dałem rady. A dzisiaj jakoś totalnie czuję się bardzo dobrze. Tylko teraz, ale jest godzina 19, jestem już naprawdę mega głodny. Okej, to jest informacja, że film właśnie się wyeksportował i można dodać go na kanał YouTube, także zapraszam, ale na Kryptoakademię. Film już na kanał się dodaje, a wy szukajcie takiego znaczka KA, Kryptoakademia. Ja standardowo wychodzę z domu, dwa kosze śmieci, znaczy dwa worki, a jedziemy do sklepu zobaczyć za materacami. Czyli jak się dowiemy, że można kupić materace w sklepie, to damy wam znać, może będzie wam to do czegoś potrzebne, bo nam jest. Co mam materac? Musimy na czym spać. No i nie ma dmuchanych materacy, ale są kartki do drukarki. Bym się przewrócił. Patrzcie, co mi rodzice kupili. Tutaj są 500 kartek za 90 batów z pingwinkiem. Pani dostaje minusa za to, że nam nie wymieniła słuchawki prysznicowej, bo ostatnio ją prosiłem, że nasza jest coś rozwalona, leje się woda, żeby nam wymieniła. Minęło już kilka dni, chyba z tydzień i do tej pory nam nie wymienili. W końcu kupiłem sam. Nie wiem, wziąłem paragon, zobaczymy, czy mi oddadzą kasę, chociaż to wiecie, kosztowało 20 zł, więc no jak mi nie oddadzą, to nic się nie stanie. No ale zobaczymy tylko po prostu, jaki mają gest, jak się tutaj zachowają. No, słuchawka wymieniona, od razu woda lepiej leci, od razu większe ciśnienie, przynajmniej leci tam, gdzie ma lecieć. Co ty, bucha, kłębucha, tutaj robisz? Dzisiaj tutaj robię jaźnicę. Jak ostatnio w Polsce robiłam, to dzisiaj tutaj. O Jezu, ale w Polsce to nikt tego nie widział, bo to nie nagrywał chyba. Po prostu robiłam jajecznicę. No właśnie. A teraz robisz sobie tutaj w Tajlandii jajeczka. Tutaj rozprowadzę to. To będzie taka jajeczka jeszcze z serkiem. Jeszcze z serkiem? To powiem wam, że muszę stąd wyjść. Kupiliśmy jeszcze w sklepie takie ciasteczka. Trochę drogie, kurczę. Taka paczka ciasteczek prawie 20 zł. No trochę drogo. Widzę, że Dorka kupiła jeszcze jakieś takie serki. Co to za serki? Mozzarella. A, mozzarella? To jest mozzarella. No, a jeszcze był cheddar, ale puste opakowanie tylko zostało. No, a ja jestem już cholernie głodny i czuję się podobnie jak ostatnim razem około godziny 16, kiedy miałem taki lekki kryzys, no to dzisiaj o godzinie 20 właśnie taki mam. No ale to już, no nie mogę przerwać, no nie mogę tego złamać, muszę wytrzymać. Jezu, Emma, weź to wlej do tego. Co ty robisz? Czemu ty tak zrobiłaś? Osobne żółtko chcę dać. A dlaczego? Przecież ty robisz jajecznicę, czy co ty robisz? No wiem. To co to jest za jajecznica? Zabamy. No tak sobie chciała zrobić parzał, jaka buźka ładna. Jacie. Pomieszaj. Masz tu się trzymać, to nie jest gorące. Mhm. Tak się robi jajeczniczkę. Ja tylko robię taką twardą, a nie taką wodnistą. A ja lubię taką właśnie wodnistą. Taką samą wodnistą lubi dziadek. Aha.
Taką jeszcze nie jak teraz, jeszcze troszkę, ale ja już bym to pomału ściągał z tego ognia. Ale ja nie. A to miesza tą chuchelką, co kraby łapała. Nie. Dajcie, dajcie znać w komentarzach, jakie wy lubicie jajecznice. Takie suche, czy takie bardziej wilgotne? Dzisiaj właśnie ja znowu przejechałam kamerkę i moja jajecznica wygląda tak. Z serkiem takim przetartym i jajecznica pyszniuteńka będzie. A po masełku. No, na masełku. A jak skończymy jeść jajeczniczkę, to po ciasteczku. Mati, weź po jajecznicy? Wytrzymasz głodówkę? Wytrzymam głodówkę, nie spróbuję jajecznicy. Ja się też złączę z tatem w bólu i też nie spróbuję tej jajecznicy, dopiero jutro rano. Przepyszna jajecznica. Przepyszna? Dlatego ryżu przepyszności. Przepyszności, ja pierniczę. Ale to dostopiony serek. I tu jeszcze topiony serek, zazdroszczę ci. Naprawdę. Rano ci zrobię jajeczniczkę. O, dzięki bardzo. Już nie mogę się jej doczekać. Mati, ale idź szybko spać, wstań o 1 w nocy i jem ci zrobić. To będzie jutro. Nie, to musi być jutro. To będzie jutro. Nie, to musi być jutro rano. Albo nawet może jeszcze wytrzymam chwilę od rana. Jak się obudzę i będę miał dobry humor, to jeszcze chwilę wytrzymam. Jak ja wstanę. A ty myślisz, że wstaniesz o której? Ja ci jutro budzę o 6, żebyś mi zrobiła tę jajecznicę. O, to takie paczki jakieś? Znaczy, w paczki takie zamykane. Ja myślałem, że tam jest dużo tych ciastek, a przez to, że to takie spakowane, to ich nie ma za dużo. No tyle. Tu jest jeszcze paczek. To nie za dużo, no ale dobra. Za 20 zł? No to złotówkę za ciasteczko. Tylko to tak. Są takie smaczne, bo to nie są jakieś takie beznadziejne te wafelki, tylko są naprawdę smaczne. No. Tylko ta czekolada jest dobra. No, no znaczy cały ten wafelek też jest taki smaczny. Taki jak od lody, taki... Ten ciemny. Są mega wahania podczas takiej głodówki. Raz jest naprawdę bardzo ciężko, a raz jest dość tak spoko. Na szczęście u mnie już właśnie z tej masakry przechodzi w takie znowu lepszy stan. I to jest tak po prostu naprzemiennie. Raz jest dobrze, raz źle. Za chwilę znowu dobrze, za chwilę znowu źle. I tak cały czas taka huśtawka nastrojów. A idę jeszcze o 9:30 w nocy po wodę, bo się skończyła. Kurczę, tyle wody było i poszła. Poszła jak woda. Ale na szczęście w mini bigce wody pod dostatkiem. Patrzcie ile. Cała ściana wody na zewnątrz. Od koloru do wyboru. Dobra, ale ja idę do środka. Kurde, jak tu głośno.